Siemanoczko moi kochani, z tej strony do was Ryoko, a dzisiaj kolejna rzecz. Item shopu, już idziemy tutaj sobie na pakieciki. I mamy skrzydlata skrzynia losu. Przy odrobinie szczęścia otrzymasz z niej skrzynię z jednym z czterech wyjątkowych kostiumów skrzydeł dla twojej klasy. Możesz także dostać inne przedmioty, na przykład złodzieje, esencji, trunki lub platynki. Znając moje szczęście, na pewno nie będzie to skrzynia ze skrzydłami, ale kupimy sobie ją za 199 cashu. Ładujemy, kup przedmiot, pyk, już mamy, weź, zobaczymy co tym razem nam się trafi. Kamień Elis, pokarm dla towarzysza lub smoka, smoka lub konia. O, to nam dało, to nam dało, naprawdę. 200 cashu na coś takiego, nie? To mogliśmy trafić sobie gdzieś tutaj w LZC w sumie, gdzieś to było. Tylko teraz nie pamiętam, która i za co to było. Jest. Za kamień księżycowy. Skrzynia walki tu była. I kamień Elis. To w sumie lipę nam dało, no za 199 cashu taką lipę, nie? Ale to standardowo, widzę tutaj sznury reinkarnacji, to jest biżuteria. Tej biżuterii najbardziej skupiacie się na blokowaniu, czyli tej najniższej opcji, to sobie zawsze kręćcie. To maksymalne jest 18%, ale przy 16 już coś można tam pokminić. Idziemy się jeszcze po paru stoiskach. Za 3 minuty prezent mogę odebrać poza miastem. Co mi dało? O, kamyczki, widzę tutaj ceny. Ceny to kurde nie schodzą. Ceny się trzymają. O, ciastka. Ile on ma tego? Jezu. 20 tysięcy. Sporo tego nadrobił. Paeski zdobyczy po 5 milionów. No sporo, sporo tutaj tego. Naprawdę. O, perfekty po 900k. Mil za 400. No dość trochę tego tutaj jest, widzę, ludzi też się tutaj nazbierało, więc spoko, spoko opcja do grania. Myślę, że ludzie na zimę zawsze wracają do tej gierki i jest tu w sumie co robić, więc zapraszam was bardzo serdecznie do zagrania. Gra, jak widzicie, od 2007 roku żyje i ma się nawet dobrze. Nie powiem, że świetnie, bo czasy świetlności, ta gra to już ma za sobą całkowicie, ale dalej daje radę jako dobre MMORPG z dobrym klimatem, więc polecam wam bardzo serdecznie zagrać sobie w tą gierkę, a ja się z wami żegnam. Otworzyliśmy dzisiaj już zapomniałem. Nie no, otworzyliśmy sobie skrzydlatą skrzynię losu. No, oczywiście nic dobrego nam się tutaj nie trafiło. No, ale standardowo, nie? Więc moje szczęście, nic dobrego nam nie będzie lecieć. Wy możecie mieć tego szczęścia o wiele więcej, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Zapraszam na mojego Twitcha, Instagrama oraz Discorda. To są trzy główne platformy, na których działam. No i YouTube, no nie zapominajmy o YouTubie przecież. Więc z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się i miłego dnia.